Piosenkanka, bohaterka projektu Lady i chyba wszystkich filmów paradokumentalnych, przyjęła wyzwanie z Izabeli bez zastanowienia i już dziś w ringu planuje wyjaśnić, kto komu spierdeledysk. Ciebie wybranego dzisiaj nie kusisz, skrępuj moje ciało, tak niebezpiecznie będzie się dziś działo, 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 działo. A jej przeciwniczką w tym starciu będzie słodka Izabela Cisio! Cisio! Skorupa! Teraz zrobi wam jazdę. Nie tylko w maście, ale i w klasie mam takie jazdy, że szkoda brać Xanax na kwasie. Do przedstawienia tej osoby nie starczyłoby czasu. Specjalistka w każdej branży, na pewno największa instagramerka ostatnich tygodni. Noszę Gucci, noszę Gucci, noszę Gans. Tak wygląda styl życia Kajma. Jestem luksus, jestem biznesumen, jestem służba zdrowia, jestem dziś jak Britney, jestem jak kryształy, jestem i wciąż mi drogę na mały świat, na mały seksu mi kasa, 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 mi się kasa, kasa, seksu kasa, kasa, mi się kasa, kasa, seksu kasa, kasa, mi się kasa, kasa. Thank you.
Słodka Izabela Cisio-Skorupa, inaczej nie da się tego opowiedzieć. I przedostatni freak fight tego wieczoru. A więc jedziemy. Dziewczyny gotowe, a więc zaczynamy! Dużo ciężko jest komentować tego typu sportowe W skrócie wydarzenie. Można powiedzieć, że Julia bije starszą panią. Julia bije starszą panią. Kończymy, panie sędzio. Kończymy. Tak jest. Bardzo dobra decyzja Michała Wlazło. Oczywiście. Tutaj przede wszystkim zdrowie i życie jest najważniejsze. Podziwiamy panią Izabelę za to, że wyszła do oktagonu. Ale czy tak to powinno wyglądać? Wiesz co, teraz na poważnie, Wojtek. Niech da przykład starszym... Poczuciem humoru. Starszym swoim rówieśnikom może, że można to zrobić. Po prostu, że można się zainteresować sportem. Może w takich kategoriach to potraktujmy. Przyznam ci rację. I wygraną w tej walce jest Julia Jaroszewska! Słodka Izabela, nie uciekaj nam jeszcze. Jeszcze parę słów do mikrofonu. Ja widzę, że masz jeszcze dużo energii. Chyba, że toczymy jeszcze drugą walkę dzisiaj. Nie trzeba. Tu chodziło o co innego. Nie o to, żeby się zabić w każdym bądź razie. Dziękujemy. Julia, a teraz tobie oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo, mam bardzo dużo do powiedzenia, zanim zacznę dziękować i składać życzenia mojemu tacie, ma 50. urodziny! Kocham cię, tato, wszystkiego co najlepsze, dedykuję ci ten puchar. Mamo, przepraszam, ale tutaj tata musi grać pierwsze skrzypce. Iza, przysięgam, wielki szacunek, do końca nie sądziłam, że wystąpisz ze mną w oktagonie. Wyciągam do ciebie rękę, jeżeli chcesz, to zostawmy nasze niesnaski w oktagonie i po prostu się pogódźmy. O to właśnie chodziło. Przepraszam, to nie koniec, ja mam teraz powiedzieć. Kamil, trenercio, dziękuję ci z całego serca. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Mariusz Dzwoliński, drugi trener. Patryk, wiesz, że zawsze ci dziękuję. Dorotka, pewnie oglądasz. Martynka, mama, tata, wszystkich. Dziękuję wszystkim. I oczywiście mojemu ukochanemu Emilowi i tobie, Iza. No i federacji za szansę. No, wszystkim dziękuję, naprawdę z całego serca. Pozdrawiam widzów oczywiście też. Dzięki, no i co? No i do zobaczenia na kolejnych walkach. Proszę cię bardzo. Ja również chciałam podziękować Federacji przede wszystkim.
naszym trenerom, fitnessowi Total Fit w Gdańsku, klubowi w Brzeźnie, który jakiś parę warg przynajmniej przygotował mnie, z czego się bardzo, bardzo cieszę, bo się dużo nauczyłam. Jestem odważniejsza w tej chwili, mam jakiś cel w życiu i jeszcze chciałabym podziękować firmie, która sponsorowała, znaczy sponsorowała, może nie sponsorowała, a no była jakimś, która pomogła nam w tym wystąpieniu. Firma Amok, która przede wszystkim pomogła mi w leczeniu zatok, bo bardzo mi pomagają ich środki, które są naprawdę bardzo dobre i to są ziołowy lek, nie krople, a taki do wdychania, który mi bardzo, bardzo pomógł, bo mam przewlekłe zatoki i naprawdę jest to bardzo dobry środek. Ja wam polecam, bo dzięki temu wyleczyłam sobie zatoki. Julia, czy po tym wszystkim możecie jeszcze nakręcić jakiś teledysk? No teraz to chyba nawet trzeba. Mam nadzieję, że tego ci nie, jak ty powiedziałeś, spierdolę. Zrobimy dopiero dobry teledysk. Najlepszy. To będzie naprawdę wielki show. Wielkie brawa dla nich jeszcze raz. Tylko żeby z tego znowu nie było w pojedynku. Nie wiadomo. Wielkie brawa! A już w tym momencie głos oddaję do studia.